Cześć. Postanowiłem sprawdzić, czy powerbank rzeczywiście może osiągnąć natężenie prądu o wartości przekraczającej 1000 amperów. Nie oczekuję, że pokaże mi natężenie prądu o wartości 2500 amperów, bo to musiałbym robić w warunkach laboratoryjnych, ale jeżeli przekroczy 1000 amperów, to będzie już ok. Test będzie polegał na zwarciu wyjścia z powerbanku. W tym celu przygotowałem dwa kawałki przewodów, które wetkniemy w miejsce krokodylków. Natężenie prądu będziemy mierzyć przy pomocy amperomierza cęgowego. Wskazania będziemy obserwować na smartfonie, w aplikacji. Przed próbą zmierzymy jeszcze, jakie jest napięcie na wyjściu. Wynosi ono ponad 16 V. Obserwujcie teraz uważnie wskazania na smartfonie. Za chwilę próba. Maksymalne natężenie prądu wynosiło 1126 amperów. Niestety końcówki mi się upaliły. Były zbyt cienkie. Końcówki nie wytrzymały, ale powerbank wyszedł z tej próby bez szwanku. Przygotuję jeszcze jedne inne, bardziej wytrzymałe końcówki i wykonamy jeszcze jedną próbę. Naładowanie startera 100%, nowe, grubsze końcówki. I jeszcze jedna próba. Jak widać po tym iskrzeniu, moc w tym urządzeniu drzemie spora. I druga próba. Tym razem natężenie prądu wyniosło 1348 amperów. Tym razem przewody wytrzymały, ale się mocno nagrzały. Urządzenia te nie są przystosowane do generowania wysokich natężeń prądu przez dłuższy czas. Ale chwilowo, przez milisekundy, jest to możliwe. Dziękuję za uwagę.